Siemano, siemano witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy ponownie na Palionowie. Tak jak zwykle każdego dnia, prawda? 19.19, dzisiaj tutaj kolejny raz Palionowo. Ale ważna sprawa, na plusie pojawia się... Dzisiaj akurat było Palionowo, więc zapraszam, możecie wbić i zobaczyć, co tam robiliśmy. Ale ogólnie tam się będą pojawiać też inne filmy, więc jeżeli jesteście ciekawi więcej filmów w moim wykonaniu, no to koniecznie zapraszam na plusa. Link jest oczywiście w opisie, tak samo jak jest masa innych linków, na które serdecznie zapraszam. Tutaj zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Łapki w górę są mega fajne. Ja na przykład, wiecie co możemy zrobić? Doję tą wodę do końca, za łapki w górę. Chyba, nie wiem, czy to jest, nie jest za dużo. Dobra, próbujemy. Doję tą wodę do końca, a wy zostawiacie w tym czasie łapkę w górę. Uwaga, start. O, udało się. Ale było ciężko, dużo tej wody na raz. O, dobra, będzie mi się teraz przyswajała ta woda przez cały odcinek. Dobra, nieważne, co w dzisiejszym odcinku? Witam was na Palionowie oczywiście, na którym jesteśmy. W dzisiejszym odcinku, w sumie... Co ta skrzynka tu robi? Dla Szczypsona, autorstwa Milkacz. Oho, dobra, widzowie, mamy... Okej, no Emilia mnie okłamała, jak wiecie, w ostatnim czasie i robiła mnie w konia z tym, że chce znaleźć moje dzieci, znaczy znaleźć nasze dzieci jakieś, których w ogóle nie było, a tak naprawdę od samego początku chodziło jej o kota. I teraz... O, ale mi się odbiło teraz tą wodą. Przepraszam bardzo. I teraz zostawia mi tutaj jakiś list. Nie wiem, o co chodzi z tym listem, ale dobra, przeczytajmy go w takim razie. Minus 61 na 70 na minus 121. O co chodzi? To są jakieś kordy. Czy to jest daleko stąd? Minus 61 to blisko. 70 to jesteśmy prawie dobrze. Minus 120, no to jest dobrze. Czekajcie, minus 120, nie, minus 121. Czekajcie, minus 121, to jest tak, minus 121, okej, okay. I 61, czyli w tamtą stronę, czyli to musimy iść tam gdzieś, okej, okay, dobra, to idziemy w tamtą stronę w takim razie. Minus, czekajcie, 121, 121, minus... Ej, co to jest? Dobra, chyba o to chodzi. Teraz to zauważyłem w ogóle, tak się skupiłem na tych kordach. Czy to jest to? Czekajcie, czekajcie, minus 121... Na minus 61, dobra, to jest to, dokładnie ten blok. Okej. Okay. Czyli, jeszcze, przepraszam, okej. Okay. Czyli Emilia zbudowała mi tosta w zamian, znaczy jako przeprosiny. No okej, okay, rozumiem, rozumiem. No jest to, że tak powiem, można by było... Mój zegarek zaczął do mnie mówić, nie wiem, o co chodzi. Można to uznać za przeprosiny, ale czy ja wybaczam? Kurczę, nie wiem, widzowie. Ja jednak poczułem się mocno pokrzywdzony całą tą sytuacją i nie wiem, czy ja mam przeprosić. No ale fajny tos w sumie. Fajnie się tutaj prezentuje. Jest taki, wiecie, tutaj fajnie ten, jeszcze będzie fajnie, no z drugiej strony też jest. No to nie, no dobrze się prezentuje. No to... Dobra, wybaczam jej to, ale wiecie, ale to jest... No to, no... Pozostanie mi pewien niesmak w tym temacie, że ja jednak, kurczę, wiecie, tak jednak zostałem porządnie okłamany i potrzebuję czasu, no ale dobra, no niech będzie przeprosiny przyjęte, może jej zostawię jakąś tabliczkę, że ten, albo z nią porozmawiam, nie wiem, dobra, albo, dobra, idę do niej zostawić jakąś tabliczkę czy coś tego typu, bo może to jakkolwiek pomoże, prawda, w sytuacji, że... Co to było? Ej, co to było? Tam jest bzyku. Ej, co to był za dźwięk? Słyszeliście to? Mam nadzieję, że było to słychać, mimo tego, że mam muzykę. Dobra, czekajcie, idę do bzyka, pogadam. Jestem ciekaw, czy on też to słyszał. Ej, bo to było mega dziwne. Halo! Halo, bzyku! O, ej, czekaj, stój, halo, ja cię kręcę, bzyku. Czekaj, słyszałeś to? Ej, no właśnie, to chciałem się ciebie spytać, słyszałem! Słyszałeś taki jakby, taki, nie wiem, jak to powiedzieć, taki chrapnięcie? Ura. Tak, coś takiego. Ej, mega dziwne to było, stary, jak ja cię straszyłem. Tak burczało w brzuchu, nie, to mimo tego, że tu jest taki piękny, jak oceniasz tego tosta? A bardzo ładny, jakiś śliczniutki, ładnie się taki podobny do tej żabki. Nawet taki sam styl oczu. No, ej, w sumie prawda, tylko w drugą stronę jakby patrzą się. Tak. A nie, w tą samą. Tylko, no, czyli tam, w stronę słońca. Może one się patrzą zawsze w stronę słońca. Nie wiem. Dobra, ale Marek, dobra, nieważne, to jest nieważne w tym momencie. Co to był za dźwięk? Skąd on dobiegał? Ja nie wiem, o co chodzi, naprawdę, co to jest? Ej, czekaj, to jest przerażające, stary. Ja cię kręcę, czekaj, co to było? Ja nie wiem, co to jest, ale...
Ja mogę, ja ci powiem, słuchaj, ja chyba wiem, skąd te głosy dochodzą wszystkie. Szybko, czekaj, szybko. Co? A dobra, no schowałem się u mnie, ale skąd, słuchaj, skąd ja dochodzą wiem, niby? Ja wiem, skąd one mogą dochodzić. One chyba dochodzą z tamtej góry, słuchaj, z tej obśnieżonej całej góry. A co tam się takiego dzieje w tej obśnieżonej górze? Tam jest śnieg, nie? Tam jest taki śnieg. No ja wiem, że tam, właśnie, ale dlaczego jest ten śnieg? Dla mnie to jest to niezrozumiałe. Oj, to jest naprawdę skomplikowane. Jak dołączyliśmy na Palionowo, nie było w ogóle tego śniegu. Zgadza się. Teraz już zaczyna na Palionowo wchodzić. Mhm, obawiamy się, że tam ktoś mieszka, słuchaj, ktoś, kto specjalnie ten śnieg powoduje, że jest go coraz więcej na tym Palionowie. I nawet jak ja próbuję go odświeżyć, to on cały czas wyrasta na nowo, to już nie jest śmieszne. I to właśnie, chyba właśnie... Dobra, czyli mówisz, że czyli się trzeba uzbroić, okej. Okay. No, zdecydowanie, i ja nie mogę. Chcesz żelazną zbroję? A z przyjemnością. To wezmę, uzbrój się. Mogę? A czekaj, jak to a się... A czemu ty tym prawym wszystkim myszy się to zbiera? No, aha, dobra. A, serio? Dobra, patrz, tak się robi, pum. I szybko zakładasz sobie. Let's go! Dobra, super. Dobra, czyli jesteśmy uzbrojeni. Dobra, mówisz, że gdzieś tam na tej zimowej górze się takie rzeczy dzieją. No bez kitu. Ale dobra, czy byliście tam w ogóle? Jak to, gdzie? Ale... Znowu! Czekaj, no wiesz co, byliśmy tam i nawet nie raz ci powiem, że byliśmy, ale to jest troszeczkę, no nie wiem, pierwszy raz słyszę takie ryki, dobra, takie dźwięki. Czyli chcesz mi towarzyszyć w tej wyprawie, idziemy zobaczyć, co tam jest? Oczywiście, z czym tak? Z tobą zawsze. Dobra, to dawaj. A co, znaleźliście tam coś ciekawego? Wiesz co, jest tam coś, co może przykuć twoją uwagę. Dobra. Bo znaleźliśmy tam jaskinię jakąś lodową. Jaskinię lodową? Dobra, to prowadź, ja chcę to zobaczyć. Jest tuż bardzo blisko, nawet ja nie wiem, kto tak blisko w ogóle się osiedla tutaj. Przecież on chciał tutaj, nie wiem, jakby to była jakaś nowa osoba, to by mogła się z nami przywitać. Może byśmy, wiesz, mogli jakoś, wiesz... A myślisz, że to ktoś przyjazny, czy raczej nie? Bo oj, po tych warkach, po tym warczeniu wątpię, szczerze no, mówiąc. No, wygląda jakby był, wiesz co, głodny bardzo, bo ta osoba, czy nie wiem, czy to jest osoba, czy ten ktoś w ogóle, no on to coś. Jest bardzo głodny, on po prostu jedzenie, on chce jedzenie, on cały czas chce jedzenie, na przykład paliące... A wy macie z nim kontakt jakiś? No wiesz co, no coś tam Palion dostawał tabliczki, no, coś tam dostawał tabliczki, o kurde, więc, dobra, więc, czyli to jest potwierdzone, że tu coś jest. No, wiesz to dobrze, co, to dobrze, że się spotkałem z Zyku, bo ja na przykład totalnie nie miałem pojęcia, nie? Ale wiesz co, ja też w sumie... Dobra, stary, ja się boję, mega boję. To będzie zaraz... Nie, ja nie wiem, czy my chcemy tam iść. Ja pierwszy raz takie warczenie słyszę, serio. Ja z mieczem w ręce idę, nie? Jedyne, czego nie mam, to tarczy. To jest sobie jedyne, czego mi brakuje w tym momencie. Nie. Ale dobra. Patrz, idziemy. Zaraz to zobaczysz, uwaga. Jest noc. Ja nigdy nie... Czaj, że ja nigdy nie byłem po tej stronie góry tutaj? Jak to nie? Nigdy chyba. To będzie twój pierwszy raz. Może raz. Może raz byłem. Czekaj, w tym miejscu gdzieś. O, tu. Chodź, tam? Najpierw ci pokażę taką tą pierwszą kryjówkę tego ziomeczka, czy kimkolwiek to ten chłopie jest. To tu? W każdym razie. No, tu, tak. Ona była twoja, to były pierwsze tabliczki, chodź, schodzimy tutaj. W tym miejscu tam, czekaj, to było tu? O nie, chyba coś zwaliłem, ale gdzieś. O, tak, to jest to miejsce. Tam. To były pierwsze tropy, kiedy odkryliśmy tutaj tą postać. Tutaj. Pierwsze jakieś tabliczki zostawiałem. To coś jest faktycznie. Ej, dobra, dziwne. No, dobra, jakieś. Stary, ja nie wiem. Ja mam takie ciary, jak ja to słyszę. Tu jest jakaś skrzynka, co w niej jest? Dobra, nic ciekawego. Jakieś syfy, to on badawie zostawił. Widzę was, o kurde, stary, co jest grane? Wywalaj, Paweł napisał. A, to nigdy Paweł. Nie zawrócę, to też Paweł chyba napisał. Tutaj były jeszcze tabliczki jakieś. Ej, dobra, mega dziwne to jest. I to jest ta jaskinia, ta? Ja nie wiem, no to znaczy, to jest pierwsza jaskinia, to jest taki początkowy. W sumie jest więcej ich? Tak, jest jeszcze jedna i ta jest bardziej przerażająca, ponieważ on w tamtej jaskini, co ci teraz pokażę, mieszka. Tutaj chyba mieszkał przez chwilę. To ja nie wiem, czy my tam powinniśmy iść, jeszcze stary, jest noc. No, jeszcze jest noc, nie, a ja nie mam łóżka, nic, dobra, nie jest kolorowo. Dobra, ale to chodzi, pokaż, gdzie jest ta jaskinia. Dobra, patrz, w tamtym miejscu, tam widzisz, czekaj. O, widzę ją! Tam jest taka zalodzona cała, o! No. O nie, tam stary, jest światło, to jest... Nawet coś świeci. O nie, dobra, czekaj, troszkę podejdziemy, minimalnie. Ale tylko tak, troszkę, żeby, nie? Tylko... O nie, stary. O nie, dobra, ja jest niefajnie. Czekaj, czy tam coś to jest? Tam jest? O, się nie wiem. Ja patrzę na Zoomie, ale... Ja też nic nie tam widzę, nie widzę, stary, ale jest tam jakiś namiot dziwny. Stary, tam coś śpi ewidentnie w tej jaskini. Ostatnio, jak my tam byliśmy, to nikogo nie było. Jestem koło ciebie, za tobą. A tu? Tu, o. No, że co? Wiesz, to nie było nikogo, ale może tutaj teraz już się śpi teraz. No, wyglądało, jakby on miał spać, coś takiego. Nie wiem. Ja nie mam pojęcia, ale się naprawdę boję. O, ej, co to jest? Stary, nie.
On ciągle tam warczy. Nie, jeszcze to, nie. Dobra, dobra, wiesz co, jednak ja może kiedy indziej, na pewno nie w nocy. Nie, teraz. Na pewno nie. Szybko, dobra, nie wiem. Ja się boję tego za bardzo. Ej, stary, co jest? Tu jest, nas atakują jakoś te. Jest 50! Stary, może to jest jakiś władca tych, nie wiem, jak się to nazywa w ogóle? Że my wieczorem tak podeszliśmy, to ich aż tyle zaatakowało, a masz... Jak się nazywa, jak się nazywają te to co lata? Fantomy, albo Sza, jak chcesz. Sza, a kto tak nazywa Sza, bo tylko chyba ty. Paweł nazywa Sza. Sza? I jakoś się tak tam, bo robią takie okay. Sza. A, Sza, okej. Fantomy, okej. Okay. Nie, stary, jak mega dziwne, mega dziwne. Nie, to jest, ja tam nie idę, przepraszam cię, Szybson, nie, ja bym sam nie, się... Ja też mam dość, nie? Co? Nie. Nie, dobra, stary, dobra, ja mam nadzieję, że nie, ja wracam na chatę, ja nie wychodzę z domu. Masz jakiś bunkier? No mam tylko taki magazynek, taki wiesz, taki kopalnię sztuczną zrobioną. Masz magazyn, dobra, słuchaj, no to ja w takim razie, kurczę, musimy pójść spać, bo nas to nie da nam to spokoju. Zdecydowanie, więc, słuchaj, trzymaj się ciepło, dzięki wielkie za to oprowadzenie, widzimy się. Weź to na zbroję. Wiesz co, może ci się bardziej przyda, ja mam lepszą, wiesz, weź. A, no dobra, weź, przyda ci się może. Dobra, ja wracam do siebie na chatę, bo mi nie dadzą spokoju te. Trzym się, do zobaczenia, pozdro. Na razie, Szybson. Elo. Ogarniamy. Tak, trzym się, elo. Dobra, widzowie, ej, to jest mega dziwne. Tu odebrałem sobie niby prezent, a tutaj raz, że mnie atakują ciągle te stwory. Jeszcze dodatkowo jest jakaś jaskinia z jakimś w ogóle Yetim czy innym takim. Nie wiem, mnie to mega przeraża i ja totalnie nie wiedziałem, że tu się takie rzeczy dzieją, nie? A dobrze, że spotkałem Bzyka, że mi to wszystko powiedział, bo teraz przynajmniej cokolwiek o tym wiem. Będę musiał przekazać jej Billy, no i co? No wybaczam jej to wszystko, co zrobiła i tak dalej, no i muszę z nią jakoś o tym porozmawiać, no bo jednak wygląda na to, że jesteśmy w dosyć wielkim niebezpieczeństwie w takim razie, skoro tak wygląda sytuacja. Ja idę w Kimę, żeby po prostu te Sza czy te fantomy znikły. No i co? I dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19, w którym mam nadzieję, że dowiemy się czegoś więcej. No i może gdzieś tam kiedyś znajdę na tyle w sobie odwagi, żeby się zbliżyć do tej strasznej jaskini. Trzymajcie się, pozdro, opa!